Dzień dobry, witam serdecznie. Nasze trzy grosze i nasi przemili goście, Jerzy Wideł, Leszek Gieniec. Dzień dobry Państwu. Jerzy Wideł, słynny Jerzy Wideł. Ten a przestańmy już o tym, czy jest słynny, czy nie słynny. Panie Jerzy, ale no nie możemy rozpocząć podsumowania minionego tygodnia bez najważniejszego tematu. Pan tam był, pan był w tym śmigłowcu, cały świat to widział teraz. No więc wie pan... W tym słynnym śmigłowcu. Nie, to mnie w ogóle zaskakuje, że to teraz. No to jest historia sprzed 11 lat. Niech pan opowie. No więc to było tak. Wtedy burmistrz Starego Sącza, pan Marian Cycoń, straszną rozwijał ideę budowy lotniska w Starym Sączu. Znana idea. Znana idea. Najpierw miało być lotnisko tam w okolicach tego papieskiego ołtarza, potem gdzie indziej i szukał różnych swoich sprzymierzeńców. A pan Andrzej Duda wtedy pracował w kancelarii. Dziś prezydent. Dzisiejszy prezydent. Pan Andrzej Duda pracował wtedy w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a że miał emocjonalne związki rodzinne ze Starym Sączem, więc pan Marian Duda, pan Marian Cycoń w krąg zainteresowanych, taki lobbing, więc tam był dr Krzysztof Pawłowski, poseł Arkadiusz Mularczyk, no i moja skromna osoba, która żeśmy latali. W takim towarzystwie. W takim towarzystwie, wie pan. Natomiast wtedy pan Andrzej Duda, obecny prezydent, no cichutki, skromniutki, pokornego serca, w garniturze, założyli i panowie te słuchawki. Tak, lataliście sobie nad Starym Szukaliśmy miejsca na przyszłość. Ale czemu sława przyszła dopiero po 11 latach? No ja tego nie mam pojęcia. No oczywiście był pan fotografik znany, Sylwester Adam, czyli robił zdjęcia z lotu ptaka, no tam gdzie, no i helikopterem Straży Granicznej żeśmy właśnie sobie latali wzdłuż Dunajca. Piękna historia. A dlaczego sława to teraz... przyszła niespodziewanie. Pan Leszek zazdrości. Może powiedzieć, panie Jerzy, że ma pan teraz powiązanie z rządzącymi. Można tak powiedzieć, że z kolegą Andrzejem Dudą, dzisiejszym panem prezydentem, lecieliśmy helikopterem nad piękną ziemią sądecką. To był 30 grudnia, 11 lat temu. Aż się pan pochorował z tego wszystkiego, tak? Z tych no wtedy nie. Nie, ale teraz. A teraz tak. No, czyli grypa szaleje jednak? Dopadła mnie grypa, ale to nie ma związku z tym lotem. A nie ma żadnego związku. No ale pamiątka jest. Dobrze, wszyscy mówią o smogu. Pan Jerzy nawet pisze o smogu. A pan Szyk to chyba debatował o smogu. Nie wiemy, co z tej debaty smogowej w hotelu Panorama wyniknęło. Miałem okazję faktycznie być podczas tej debaty. Oczywiście ci, co najbardziej byli potrzebni, czyli włodarze Nowego Sącza, mimo zapewnień, że będą, nie przybyli, by przybył tylko pan radny Grzegorz Fecko. Natomiast tak brakowało mi takich konkretów, tak? Było dużo mówione o paleniu w piecach, węgle niskiej jakości, o paleniu śmieciami, o zakazach, o nakazach, o wielu takich sprawach, które nie do końca rozwiązują ten problem, a ja zabrałem głos i zwróciłem na jedną rzecz uwagę, że dzisiaj po prostu nie tyle nakazami czy przykazami musimy walczyć o to, tylko po prostu tym, żeby ludziom się to opłacało, prawda? Wszyscy zachęcają nas do opalania gazem. Po pierwsze pieniądz, tak? Po pierwsze pieniądz, jedna sprawa. No tutaj ja widzę taką rzecz, że wszystkie rzeczy, które się dzieją i tutaj na rynku lokalnym i na rynku ogólnopolskim dążą do tego, żeby po prostu te obciążenia podatkowe były coraz większe i nagle po prostu się dziwimy, że ludzie palą byle czym. Ja sam widzę, jak znikają na osiedlach szafy rozebrane i na drugi dzień gdzieś tam w blokach, w domach jednorodzinnych po prostu idą... Śmieciarka wywozi. Tak, no przed śmieciarką jeszcze znikają te szafy, te różne właśnie rzeczy. Ale też jedna rzecz taka mnie zastanowiła, że ja pamiętam sprzed kilkudziesięciu lat już w sumie, jak miałem tam kilka lat i graliśmy w piłkę, w Zośkę tak zwaną, na Lwowskiej, to ruch był samochodowy bardzo minimalny. Tak? Ale przejeżdżał, na środku ulicy graliście? Na środku ulicy, oczywiście. Przejeżdżał przed autobus. Wojną musiało być. Nie, to były lata, myślę, 80, ale przejeżdżał jakiś autobus, to trzeba było zejść z ulicy, autobus przejechał, czy jakiś samochód i graliśmy dalej, prawda? Dzisiaj jest to zupełnie inny... Wykluczenie komunikacyjne. Myślę, że ten ruch komunikacyjny był dużo mniejszy. Dzisiaj jest tych pojazdów samochodowych dużo więcej. No to... Owszem, dużo więcej jest i ulic, ale też w momencie, kiedy są takie sytuacje, kiedy tej rotacji
powietrza nie ma, to ja myślę, że samochody dają bardzo dużo, tej emisji, która jest cały czas nisko przyjezdna. Jeśli rozumiem, to idąc tym tropem, pan 20 lat temu grał na środku ulicy Lwowskiej w Zośkę, a pan Jerzy teraz powie, no a jak ja 40 lat temu grałem to ulicy Lwowskiej nie było. To ulicy Lwowskiej nie było i nie było problemu smogu, tak? W ogóle ta dyskusja w ogóle z tym smogiem, z walką ze smogiem, to jest takie, ja to nazywałem bicie piany, byle do maja, a potem znowu problemy, dlatego że za chwileczkę przyjdzie zmiana pogody, a więc będą wiatry i to jak to zwykle u nas w Polsce. To jest wielowątkowe, powtarzam tu już po raz kolejny. Bez decyzji centralnych, rządowych, nic nie poradzi sobie nawet gmina Nowy Sącz i okoliczne gminy. Ale co rząd powinien powiedzieć? Przede wszystkim rząd powinien egzekwować jedną historię. Jakość węgla. Pierwsze, to się odezwą na przykład przeciwnicy i powiedzą tak, że Polska węglem stoi, więc będzie, więc dobrze, tylko ten węgiel niech będzie prawdziwej, dobrej jakości. Jakoś widzi pan, panowie widzicie, nie pali się koksem, a koks jest produktem też wysokiej energetyki i w ogóle nie. To, co pan mówi, ceny. Ja nawet sugeruję, Polska stoi gazem na razie importowanym z Rosji, ale również ma swoje bazy, które będzie, ten gaz będzie przywożony skroplony. Gazoport. Gazoporcie w Świnoujściu, ale nie tylko, bo w Gdańsku ma też być woda. I państwo powinno podejść do tego metodycznie, na jakiej zasadzie? Absolutnie węgiel podłej jakości z rynku wyrzucony powinien być. Kto sobie dzisiaj pozwoli na wysokie, wydajne, ekologiczne piece, jak mu nikt nie dopłaci. Poza tym się nie da śmieci wrzucić, więc to jest takie troszeczkę nieużyteczne. Nie? Po drugie, czytam gdzieś, że pelety, które są produkowane w Polsce, Polska była jednym z największych producentów tych peletów, są wywożone do Czech, wywożone do Niemiec, bo w Polsce nie ma zapotrzebowania. Ja widziałem takie ogłoszenie. Elektrownie nie pada. W znajomej gazecie widziałem. Po drugie, to co pan mówi o samochodach. Wytwórcy peletu, pod Nowym Sączem. Ale to jest ta cena, która jest zaporowa. Po drugie, Polska się stała, jak to zwykle w naszym kraju, stała się cmentarzyskiem starych samochodów, zwłaszcza diesli. Z wyciętymi katalizatorami. I to tak jest i to jest kombinacja, no bo Polak potrafi, Polak jest racjonalizatorem. I to wszystko do kupy wzięte, nad tym powinien... Szybkiej diagnozy nie mamy. Nie mamy oczywiście, bo to jest takie bicie... Znaczy, szybkiej recepty. Wie pan, diagnozę mamy. Straż Miejska będzie chodziła, zaglądała do palety. To jest zupełnie... Co to jest? To jest bez sensu sprawa. No ja bo co, złapią jednego, drugiego i tyle. No. Podczas tej debaty, która odbyła się w Panoramie, gdzie było trzech posłów naszych, to... Z jakiej opcji? No, pan Jan Duda z Prawa i Sprawiedliwości, pani Borowska z ugrupowania Kukiz i... Nie mogę sobie w tym momencie tak na szybko wspomnieć, ale to jest bez znaczenia. Natomiast ja sugerowałem jedną rzecz, żeby się zastanowili. A, pan Andrzej Czerwiński oczywiście. Z Platformy Obywatelskiej. No, oczywiście, więc jak gdyby taki przekrój troszeczkę był, chociaż był jeden poseł z partii rządzącej. Natomiast ja sugerowałem jedną prostą sprawę. Niech rządzący zamiast dbać o to, by dopłacać do pieców, do różnych ustaw, do tego, żeby Straż Miejska jeździła i kontrolowała paleniska, gdzie nawet badanie próbki jednej kosztuje 800 zł, a jak próbka się okaże czysta, to kto za to zapłaci? No właśnie jest to problem, prawda? To byłaby to na węgla? 2 tony, tak? Dobrze, ale nie 2 tony, ale proszę, panie Wojtku, niech pan zobaczy jedną rzecz. Jeżeli rządzący zadbaliby o to, żeby gaz był tani, żeby zdjąć obciążenia podatkowe, akcyzowe z gazu... Ale jak można o to zadbać? Ktoś musi dopłacić do tego. Nie dopłacić, nie zabierać ludziom. Ludzie sami będą palić gazem. Polskie górnictwo gazowe i nafty to jest firma, największa firma na giełdzie, to jest bardzo bogata firma. Pan to mówi jako geolog. Geolog, ale również moi znajomi tam pracowali. I to jest gigant. I państwo ma większościowe udziały i państwo, gdyby na przykład doszło do takiego wniosku, że na sezon grzewczy taryfę obniża,
sugerując. Nie będzie wpływu do budżetu. To nie będzie wpływu do budżetu. Ale nie będzie potrzeby wydawania ogromnych pieniędzy. To policjant, nauczyciel. Tak, a w związku z tym nie dostanie wypłaty. Tak, po drugie nie będzie na 500+. Dobrze. I to niestety tak to się kręci. Postawmy tu kropeczkę na smogu, bo jeszcze jest kilka ciekawych tematów, a czas nieubłaganie ucieka. Piątkowa chce do Chełmca, 100 osób zgłosiło akces. Piątkowa w rozumieniu dzielnicy Nowego Sącza, ale też słychać głos, że Wólki chcą do Chełmca. No już o Helenie też słyszeliśmy kiedyś, prawda? O Helenie, tak? Nie słyszymy jeszcze, tylko Rynek nie chce do Chełmca. No, kiedyś doktor Pawłowski chciał Chełmiec przyłączyć do Nowego Sącza. I byłaby aglomeracja. No, albo metropolia. Metropolia. To są takie, wie pan, tam jest rzeczywiście, jeśli chodzi o Piątkową, to tam jest taka sytuacja, że granica przebiega w poprzek, nie pamiętam jaka tam jest ta ulica, w poprzek. I teraz tak, ci ludzie niby mieszkają przy granicy z Nowym Sączem, ale na przykład nie mogą korzystać z gazu, z wodociągu, bo to już nie będą robili. Ja pamiętam interwencję mieszkańców, żeby tam potok, żeby dać bariery, młodzież szkolna, żeby nie było wypadków. Oczywiście to jest gmina Chełmiec, a gmina Chełmiec to jest obważany, trzeba przez całe miasto przejechać. I pewnie dlatego, że sława Bernarda Stawiarskiego rośnie, to pewnie już dlatego, legenda chyba jak, nawet. Tak, to już legenda jest sądecka, to dlatego chcą, traktują go większość mieszkańców jako sprawnego gospodarza, to dlatego pewnie Piątkowa chce się przyłączyć. Ale to rozumieć to jako żart? To z tymi Wulkami, z tą Heleną? No, oczywiście, że tak. W pewnym sensie żart, ale proszę zwrócić uwagę na taką rzecz. Normalny człowiek zawsze dąży do tego, żeby po prostu być tam, gdzie mu jest lepiej. Lepiej, prosi, łatwiej. Ja też sam pamiętam, jakie były problemy dosyć duże tam w rejonie Podmystkowia, Piątkowej, o przyłączeniu się do sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej. No tak, Sącza. Tak, właśnie o tym mówię. To był istny dramat. To jeżeli generalnie ludzie widzą, że tutaj się o nich nie dba, a tam jest lepiej, to naturą rzeczy jest to, że część tych ludzi będzie chciała się przenieść, prawda, tak kolokwialnie mówiąc, do gminy, która po prostu bardziej o nich zadba, ale to jest, powinien być jakiś sygnał dla naszych władz miasta o to, że może nie dbają dobrze o interesy wszystkich tych grup społecznych, zwłaszcza tych dzielnic, które są dzielnicami na obrzeżach. Prawda? Wie pan, to oczywiście, że zawsze każdej władzy można to zarzucić, że nie dbają o chodniki, bo powiedzą, wy tu dajecie Piątkowej, która jest częścią oczywiście Nowego Sącza, a część Piątkowej należy do Chełmca. Tylko wie pan, to jest taka fajna sprawa, że jakiś urzędnik musiał mieć pijany sen albo z widy, skoro administracyjnie tak zakreślił granicę gminy Chełmiec wokół Nowego Sącza, jest zupełnie paranoicznie. A pan wie, dlaczego tak się stało? No pewnie pijany był. Pamięta, kiedy się to stało? Wie pan, to się stało w 75 roku. Kiedy województwo powstało. Kiedy miasto, żeby miało prestiż i tak dalej, to naciągano. No ale było jakieś uzasadnienie, żeby Piątkowa... Nie, no nie było, nie było. Wie pan, to tak samo jak jest na przykład miejscowość Kunów, która jest w ogóle wyspą, enklawą na terenie Nowego Sącza, należy do Chełmca. Nijak nie połączono zresztą. Sołectwo Kunów. Tak. Tak. No i co byście panowie z tym zrobili? No nie, no to... Ruszać to dzisiaj? No nie, no ktoś to powinien, przecież kiedyś... Jest pomysł powiększenia Warszawy, tak? To nie można by przy tej okazji zaformować. Kiedyś była samodzielna gromadzka Rada Narodowa Piątkowej. Oczywiście teraz nie ma sensu rozbijać, bo na to nikt nie pójdzie, dlatego że Chełmiec gmina jest jedną z bogatszych w Małopolsce, a myślę, że w Polsce bogatszych gmin. Więc w związku z tym mają tą rezerwę finansową, mogą sobie na wiele pozwolić. Ale to jest chore, żeby się dostać na przykład z Librantowej kilka kilometrów do urzędu gminy w Chełmcu, to trzeba przejechać przez... No pod warunkiem, że tak często odwiedzamy. Są takie troszeczkę nawet obrazowe rzeczy, które widać. Tutaj pan Jerzy wspomniał o Kunowie, prawda? Wystarczy wjechać wieczorem na Kunów i widać, tam gdzie się Kunów zaczyna, są lampy wybudowane przez gminę Chełmiec, a tam gdzie się nie zaczyna Kunów, tych lamp po prostu nie ma. Tam gdzie się Kunów kończy, tak? Albo nie zaczyna jeszcze. Tam gdzie się Kunów albo jeszcze kończy, nie zaczyna. Prawda? Panowie, no? No, może tyle. Może tyle. Albo wie pan, Wielopole, Dąbrowa, tak, to jest... Kurów należą do Chełmca, więc tam są zakłady przemysłowe, to są podatki i kwitnie Chełmiec finansowo. To dołożę jeszcze tyle. Ale ostatnie zdanie, bo tak, ważny temat jeszcze. Patrząc na to, że faktycznie kształt gminy Chełmiec wokół Sącza wygląda jak litera C, która opasa Nowy Sącz, no to wyzwaniem naprawdę ogromnym jest dla gminy Chełmiec utrzymać tą gminę w całości, czy w infrastrukturze jakiejś i tak dalej. Jakoś sobie radzą. Właśnie to jest ciekawa sprawa. Panowie, wybory samorządowe 2018 w naszym studiu odbyła się
no, jest pomysł, tak, ograniczyć władzę wójtów, burmistrzów, prezydentów do 2 kadencji, ale tylko tę władzę. I samorządowcy, i politolog debatowali w naszym studio, no, czy to jest pomysł słuszny. Ja nie będę na razie przynajmniej cytował, co oni powiedzieli, tylko panów chcę zapytać. Ja widzę plusy i minusy w takiej sytuacji. Niestety więcej tych minusów jest. Wydaje mi się przede wszystkim, że próba tej zmiany to jest próba zmiany nie po to, żeby było lepiej w samorządach, tylko z innego powodu. Natomiast... Jakiego? Nie powie pan. Łatwiej jest jak gdyby osiągnąć swoje przez rządzących wszędzie, tak? Zresztą no, to w innych aspektach to też widać, ale taka jedna rzecz dzisiaj, którą zauważyłem, biorąc pod uwagę wypowiedź jednego z włodarzy miasta w Mazowieckim, który jest tam wiele, wiele lat i nigdy nie miał mniej niż 70% głosów poparcia przy wyborach, tak? Od 90 chyba 8 czy 9 roku, no, w każdym razie od lat 90 piastuje swoje stanowisko. No i co my na to? I on po prostu mówi wprost, ja się z tym pogodzę, ale próbowałem namówić mojego zastępcę, aby próbował kandydować, ponieważ zna ten rejon, zna tych ludzi, wie o ich problemach, o ich mieszkańcach. I zastępca powiedział wprost, mając na uwadze, że mogę być maksymalnie przez 2 kadencje, to ja wolę się zająć czymś, żebym miał później z czego żyć. To ja mam to pytanie do pana, zanim pan zacznie. To wyobraźmy sobie sytuację, nie wiem, czy to jest legenda, czy to jest prawda, pan może jest lepiej zorientowany, kilka lat temu, dobrych kilka lat temu, w gminie Stary Sącz, przed wyborami, ówczesny burmistrz Marian Cycoń chodził i szukał kontrkandydata, bo nikt nie chciał z nim stanąć w szranki. Nie wiem, na ile w tym legendy. Nie, to tak? Nie jest legenda, taka prawda. Że... Sam sobie szukał, tak? Tak, to znaczy sam. No, no. Sam zlecił swojej ekipie znalezienie kontrkandydata. Ten kandydat, mając świadomość, albo wtedy jeszcze nie był w pełni świadom, że polegnie kompletnie, totalnie. Ale przynajmniej to wyglądało, no wie pan, jest kontrkandydat, więc wygrałem te wybory nie w 100%, ale tam wtedy Marian Cycoń osiągnął coś 90 i leciał ten człowiek, jego kontrkandydat, zamieniliśmy nazwisko. I w nowej ordynacji, jeśli zacznie obowiązywać, to już by było niemożliwe. W ogóle to jest takie, wie pan, powoli, to się panie mówi tak, Ryszku, powoli. Dwór, kliki. Klika. Nigdy, nawet jak to powiedział wicepremier Morawiecki, że nawet królowie tak długo nie rządzili, no ale co zrobić takiej Łukowicy, gdzie Czesława Rzadkosz najpierw była w 1982 roku nadana jako naczelniczka, teraz jest panią wójt już tego nie zliczę. Za 30 lat. I od kilku dobrych lat, jeśli nie kilkunastu, w ogóle nie ma kontrkandydata. Więc ludzie jej zaufali. A są takie gminy? Tak, i to się Ale kręci. Pan mówił o klice. Mogę cytacik z naszego studia. Jan Golba, burmistrz Muszyny, a wcześniej burmistrz Krynicy, etc., etc. Powiedział, daj mi Boże taką klikę, która głosuje na prezydenta, a liczy 8, 5, 4 tysiące ludzi. Fajna klika, to kompletne nieporozumienie. Nie, to prawda, jeżeli wyborcy nie składają się głównie z urzędników zatrudnionych przez danego włodarza, tylko jest ich naprawdę dużo i to poparcie widać, że ono jest naprawdę ogromne, to jest pewien plus. Natomiast taki aspekt, który też z tego wypływa, co o czym mówimy, proszę zwrócić uwagę, jeżeli na przykład będą wybory samorządowe i będzie wiadomo, że nikt nie może być dłużej niż 2 kadencje, ja uważam, że wielu ludzi, którzy się znają na kwestii zarządzania, po prostu będzie wolało zająć się własnym biznesem, niż poświęcić się na 2 kadencje dla miasta, a później próbować wracać na te swoje stare tory. Odepchnie to, myślę, bardzo wiele sensownych osób, które mogłyby dobrze zarządzać miastami. Wyeliminujemy ludzi aktywnych, dokładnie, ambitnych. Dokładnie. To będzie selekcja negatywna, bo kto ma trochę oleju w głowie. Ja uważam, że może być dwukadencyjny, na przykład powiedzmy sobie 2 razy po 5 lat. Ale to też nie może być wprowadzane tak, że kto teraz pełnił ileś tam kadencji, 2 kadencje, nagle ucinają to wszystko i to ma być już od 2018 roku przy tych wyborach. I wielu... Prawo nie działa wstecz, słyszał pan? No tak słyszałem, więc to jest dyskusja ma być na ten temat. Natomiast tacy włodarze, no my już jak wspomniany pan Golba, no... W Krynicy się sprawdził jako bardzo dobry gospodarz. Potem przegrał. No potem przegrał i został wybrany
znakomitą większością głosów w Moszynie. I też chyba kontrkandydata brakowało. Ale nie było w ogóle. Był pan Tokarczyk, był. A przepraszam. Zastępca kiedyś świętej pamięci byłego burmistrza. Ale to wszystko poukładane i Kolba zrobił taką sytuację, że proszę bardzo, pan był moim kontrkandydatem, proszę zostać moim zastępcą. I to jest ograniczenie tak zwanej samorządności. To cytacie jeszcze jeden? Centralizacja prowadzi do tego, że no. Przywołany stary Sącz, ale już inny burmistrz Jacek Lelek, który jest tam już drugą, no chyba niecałą, nie tak? Niecałą, nie całą, ale prawie dwie kadencje, no to może nie podpada pod paragraf. Dlaczego mamy decydować za ludzi? Gdy ktoś pytał, kto jest moim pracodawcą, odpowiadam, że moimi pracodawcami jest 18 tysięcy mieszkańców gminy Stary Sącz. Nie do końca rozumiem, dlaczego coś się tutaj ma zmieniać. Wiem, że mam służyć mieszkańcom, a oni mnie mają ocenić. I z tego cytatu wynika bardzo dokładnie, że jak uderza tego typu ustawa w prawa obywateli do wyboru wolnego. Bierne prawo wyborcze. Bo to uderza i tak. autentycznie bardziej ludzie są zmuszani do tego, żeby wybrać pomiędzy kimś nowym czasami niż po prostu zagłosować za kimś, kto się sprawdził, prawda? Więc to jest jedna rzecz. Ale ja powiem jeszcze taką sprawę. Ja uważam, że ograniczenie kadencyjności jest bardzo dobrą sprawą, ale w Sejmie. Zwróćmy uwagę na prostą rzecz. Pan jeździ samochodem, panie Wojtku, jeździ pan. Ma pan prawo jazdy? Ma pan. Zdawał pan egzaminy? Musiał pan zdać egzamin? Musiał pan zdać. Chce pan się dostać do Sejmu, tylko poparcie znaleźć. Nie musi pan mieć żadnego doświadczenia, żadnej wiadomości praktycznie. Proszę pana, zna pan takie powiedzenie skomplikowane, ale to... No więc przede wszystkim zacznijmy od tej... My nie możemy zaczynać, my już musimy kończyć. Panie Jerzy, musimy kończyć. Tego, że panowie, posłowie, wybrańcy, misjonarze narodowi, absolutnie teraz sobie sami, pewne, tak? I oni są, że tak powiem, poza. Ale dlaczego się nie mówi na przykład o powiatach? O wyborach na przykład bezpośrednich starostów. A czemu się nie mówi? A właśnie. Dobrze. No bo w powiatach w większości rządzi PiS. I taka to jest cała nasza zabawa samorządowa. Kropeczka. To powiem jeszcze, że Tour de Pologne nie przyjedzie do nas w tym roku. To wielka szkoda. Smutno? Szkoda, wielka szkoda. Pan wielkim miłośnikiem był. A jaka jest przyczyna, panie Wojtku? Nie wiem. No, chyba się formuła w tym przejadła. Dwa razy i starczy. Z punktu widzenia organizatorów Tour de Pologne to też rozumiem, bo w pewnym sensie staje się to troszeczkę nudne, jeżeli po prostu cały czas jest to samo, nie, prawda? To z takiego punktu widzenia... Że oni jadą i jadą. W tych samych miejscach, co roku, prawda? Tour de France ma tradycję piękną. Giro Italia, Vuelta Espania. Więc też można powiedzieć, że to jest nudne, bo jadą i pedałują. A mówiliśmy, no. Będzie nam brakowało tego Tour de Pologne. Ale widzi pan, będą zadowoleni ci, którzy twierdzili, że 500 tysięcy złotych, to jest 500, że te 500 tysięcy złotych to jest wyrzucane w błoto. A to była znakomita promocja. Zapłaczecie jeszcze, panowie. Za ja już płaczę. Pan Jerzy Wideł, dziękuję. Leszek Gieniec. Dziękuję. Zostawiam bardzo panu we łzach za Tour de Pologne. Państwu dziękuję za uwagę, do zobaczenia za tydzień.